stoją dzisiaj tutaj, w tym nowym roku, pierwszy raz, chciałbym wam życzyć, mając ten przywilej, tą łaskę trzymać mikrofon, chciałbym wam życzyć, aby ten nowy rok był rokiem doświadczenia bliskości Pana Boga, Jego realności, Jego cudowności, rokiem otwartych szeroko oczu, uszu, serc, umysłów. Wiecie na co? Właśnie na to, o czym dzisiaj mogliśmy śpiewać. Na to, że dobry jest Pan. I życzę Tobie dzisiaj, aby to nie był rok szukania, ale znajdywania. Bo myślę, że nie od dziś szukasz, ale chcę, aby ten rok był dla Ciebie rokiem znajdywania. Znajdywania tej pewności. Tego, byś w tym roku był jeszcze bardziej pewny. Aby to nie był rok, w którym pojawią się słowa może, jest, chyba mam, prawdopodobnie zrobię, ale aby to był rok, w którym będziesz mówił to jest, to mam, a tamto zrobię. Tego chcę ci życzyć dzisiaj. Właśnie tego. I w myśl tych życzeń chciałem dzisiaj podzielić się z wami pewnym słowem, które zatytułowałem Droga do doskonałości. Droga do doskonałości. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jesteśmy powołani do tego i przeznaczeni, by chodzić w pewności. By chodzić z przekonaniem. By chodzić i robić rzeczy dobrze. I nie bałbym się właśnie użyć stwierdzenia, by robić rzeczy doskonale. Jesteśmy powołani do tego, by robić doskonale w swoim życiu rzeczy. Skąd o tym wiem? Czy to jest moja wizja? Ktoś powie, idealista się znalazł. Pięknie to brzmi i wygłasza teraz takie piękne, górnolotne, noworoczne tezy. Ale wiecie, skąd to wiem? Wiem to od człowieka pewnego, który żył około 2000 lat temu. I był to człowiek, który gdy coś robił, to się nie wahał. Który gdy coś mówił, to był pewien, co mówi. I który gdy coś mówił, wiedział, że mówi prawdę. I który gdy coś mówił, że się stanie, to się działo. Wiecie, o kim mówię? O Jezusie Chrystusie. I wiecie, co ten człowiek powiedział do mnie i do ciebie? Ten właśnie człowiek, wiecie, co powiedział? Odnajdziecie to w Ewangelii Mateusza. W 5 rozdziale, 48 wersecie. Mówi tam tak do ciebie, do nas, do mnie. Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz w niebie jest doskonały. Można być doskonały? Pomyślisz. Jeżeli uznać, że Jezus kłamie, tak. A jeżeli uznać, że mówi prawdę, to coś chyba jest na rzeczy. Skoro mówi dzisiaj tobie, bądź doskonały, jak Ojciec mój jest doskonały w niebie. Ale pokręciłbyś dzisiaj głową. Ach, z tą doskonałością to trochę kiepsko, tak? Trudno uwierzyć, że tak można. Zbyt dużo być może się już napatrzyłeś, napatrzyliśmy na brak doskonałości dookoła nas. A myślę, że i w nas. By podejść do tego słowa i powiedzieć tak, niech tak będzie. Myślę, że nie ma tak. Nie żyjemy tym. Nie jesteśmy przekonani do tego słowa. Myślę, że nie dzisiaj. Wielu z nas jeszcze nie. Do tego, że gdy Jezus to powiedział, to nie kłamał. Bo wiedział, co mówi. Wiedział, co można, a czego nie można. Nie mówił rzeczy, których się nie da wykonać, lecz te, które się da wykonać. Więc to też powiedział. Co z tym zrobimy dzisiaj? Myślę, że dzisiaj wielu z nas jest w miejscu, w
które przestało dbać o perfekcję, przestało dbać o doskonałość w życiu. O bycie lepszym i dążenie właśnie do tego, by stawać się coraz lepszym. Ale jeżeli dzisiaj jesteś w takim miejscu, to chciałbym coś Tobie dzisiaj powiedzieć. Po pierwsze, z pewnością nie jesteś sam. Wielu z nas w tym miejscu jest, gdzie bycie kimś, kto idzie dalej i wyżej, przestało być dla niego modne, cool, przestało mieć znaczenie. Po drugie, wiem, co dzisiaj przechodzisz, bo też w tym miejscu bywałem, gdzie myślałem, nie ma co. Byłem w tym miejscu niejednokrotnie. W miejscu mojego życia, gdzie wiele rzeczy zacząłem wątpić, że mogą się jeszcze kiedykolwiek stać. Szczególnie w chwili, gdy zacząłem doszukiwać się doskonałości w drugim człowieku. Wtedy, właśnie wtedy przyszło zwątpienie, zranienie, przyszło osłabienie, przyszło zniechęcenie, przyszedł żal, przyszło narzekanie, osąd, uprzedzenie. To wszystko wtedy przyszło do mojego życia. Jeżeli dzisiaj stoisz w takim miejscu, chcę Ci powiedzieć, wiem, co czujesz. Wiem, co znaczy załamać się i uznać, że już mi się nie chce. Mi się już nie chce starać. Walczyć o doskonałość. O byciu samemu najlepszym na świecie. Byłem w tym miejscu. Chwała Bogu, nie jestem. Chwała Bogu. Ale może dzisiaj Ty jesteś właśnie w takim miejscu, gdzie mówisz, nie warto dalej się starać być doskonałym. Spróbować podejść do tego wersetu jako do prawdy. Że można. Że warto. Jeżeli jesteś dzisiaj w tym miejscu, to chcę Ci powiedzieć po trzecie. Powiedzieć Ci nie musi być tak. Tylko musisz coś zrobić. Musisz zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Zapytasz mnie, co musisz zrobić, by wyjść z tego, co dzisiaj czujesz. Chcę Ci powiedzieć, zmień szkołę. Zmień szkołę życia. Zmień nauczyciela. Bo tego, którego teraz słuchasz, prawdopodobnie Ci kłamie. A jestem mi prawie pewien. Wiem, że dzieci już pomyślały sobie, którego by wybrały nauczyciela, żeby zmienić. Nie, nie chodzi o to. Zmień szkołę życia. Zmień nauczyciela. Przestań słuchać tego, co do tej pory słuchałeś. Kogo więc słuchać? Bo chcę Ci powiedzieć, zmieni to szybko. Bo może być za późno. Kogo słuchać? Chcę, abyś zaczął słuchać Króla Królów. Pana Panów. Jezusa Chrystusa. Nauczyciela, jakiego świat nie widział i nigdy już mieć nie będzie. Jedynego takiego w swoim rodzaju, Jezusa Chrystusa. Tego, o którym napisano, choćby tak. A gdy dokończył tych słów, ludzie zdumieli się nad Jego nauką. Uczył ich bowiem jako ten, który ma moc, a nie jak ich uczeni w piśmie. I w innym miejscu mawiano o Nim, to Jezus z Nazaretu, mąż, który był potężny w czynie i w słowie. Jezus, taki, którego nie będzie już nigdy, ale dzisiaj do Ciebie jest. Ale Jezus nie przyszedł po to tutaj, aby mówiono, oj tak, był taki człowiek. Ten to zrobił, ten to umiał. To był ktoś. Nie, On nie przyszedł po to. On przyszedł po to, by o tych, którzy pójdą za Niego nauką, mówiono, ten jest ktoś. Ten jest naprawdę ktoś. To jest człowiek potężny w czynie i słowie. To jest człowiek, którego nauka zdumiewa, bo ma moc. Wiesz, że możesz dzisiaj być w tym miejscu, ale wiesz, kiedy będziesz musiał się pojawić w tym miejscu?
kiedy zmienisz nauczyciela życia na tego nauczyciela, bo on chciał cię nauczyć czegoś. Chciał cię nauczyć wielu ważnych rzeczy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Biblia w innym miejscu mówi o tym, po co przyszedł. Bo na świat nadciągnęła bowiem prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka. Mojżesz przyszedł bowiem dać prawo, ale Jezus Chrystus przyszedł z łaską i prawdą. Przyszła prawdziwa światłość, która oświeca, która rzuca światło na życie i pokazuje, w czym musisz się podreperować. I w innym miejscu Jezus sam o sobie mówi: ja jestem światłością. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. To powiedział. Ja jestem światłością. Kto pójdzie za mną, kto stanie się moim uczniem, ja mu będę nauczycielem, ten na pewno nie będzie błądził. Będzie wiedział, gdzie idzie, co robi, co mówi. Będzie pewny. A skoro jesteś pewny, wiesz, co robisz i wiesz, że dobrze robisz i inni przede wszystkim widzą, że dobrze robisz, to nasuwa się jedno słowo. Że stajesz się w czymś doskonałym. Stajesz się w czymś wzorem, od którego ktoś chce czerpać, do którego chce się podchodzić i pytać: jak ty to robisz? Stajesz się odbiciem doskonałości jakiejś cechy, czynności, rzeczy. Ponieważ Jezus powiedział jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Powiedział tak: jeżeli kto wierzy we mnie, dokonywać będzie te rzeczy, które ja czynię, i większe czynić będzie, i o cokolwiek prosić w moim imieniu, to uczynię. Jeżeli kto we mnie wierzy, dokonywać będzie tych rzeczy, co ja. Patrz, co mówiono o Jezusie. I większe czynić będzie. Wow, większe. Wierzysz dzisiaj w to? Że w twoim życiu jest to możliwe? To bardzo pięknie brzmi, prawda? Na nowy rok. Ale czy jesteś dzisiaj gotów pójść za tym nauczycielem? To są jego słowa. Gdybyś był jego uczniem, a chcesz być jego uczniem, to usłyszałbyś to od niego, bo on to powiedział swoim uczniom. Większe rzeczy uczynicie niż ja, jeżeli uwierzycie. Bo to, co powiedział Jezus, to mówisz nieraz: przerabiałem ten fragment. Tak, wiem, ale nie działa u mnie. Coś tam jest nie tak chyba, albo coś ze mną jest nie tak. Ja chyba nie jestem dość dobry i tak dalej, może za słaby, może źle to wszystko pojmuję, źle rozumiem. Zbyt wiele niedoskonałości we mnie i tak dalej. Próbuję, ale zaraz jest strach, coś się dzieje. I nieraz jest tak, że próbujesz i to nie jest tak, że coś u ciebie się dzieje, ale cokolwiek byś nie robił, to zawsze jest źle. Inni mówią: nie tak. I sobie tak mówisz i stoisz, i siedzisz, i leżysz, śpisz, nie śpisz i mówisz: mam dość, nie chce mi się już. A gdy patrzę na ten fragment, jest piękny, ale nie dla mojego życia. Bo ja nie dam rady. Jest jak wielokrotnie. Jest tak bardzo podobnie, jak powiedziałbym wam, gdy chcesz się czegoś nauczyć. Nie wiem, czy wy oglądacie różne rzeczy, inspirujecie się, mam tutaj jakiś instrument, ostatnio staram się więcej jeszcze uczyć. I powiem wam, że natrafię na takie rzeczy i to jest, nie wiem, czy tak mieliście, natrafiasz na coś, gdzie się uczysz i patrzysz takiego mistrza, jedzie po całym gryfie na gitarze i ty sobie myślisz: i ty próbujesz jechać po całym gryfie i ci Danusia patrzy krzywo i mówi: no nie, te dzięki, Patryk, to nie to. Ale ten mistrz gdziekolwiek by nie szedł, może odejść od gitary, ręka sama tam jeździ. Rozumiecie? Ty widzisz, on to zrobi. Jest efekt, jest wow. No doskonały. Ale ty jesteś tam.
ty ti-tu-ti-tu-ti-tu-ti-tu robisz na tej gitarze, a on, no, trochę więcej, tak? I to tak często jest. To, co powiedział Jezus niejednokrotnie dla ciebie, to tu. A ty jesteś tu. I co z tym? I mówisz, że to taka przepaść. Ja nic nie zrobię. Ja tam nie dojdę, ja taki nie będę. Co jest nie tak? Że ty stojąc tu, to jest tam, nie wchodzisz tam. O tym chciałem dzisiaj do ciebie powiedzieć. Droga do doskonałości. Bo to, o czym przeczytaliśmy u Jezusa, to jest efekt. To, co powiedział Jezus, co jest wow, to jest efekt. To jest coś, na co patrzysz i mówisz, no jednak bym chciał, ale co dalej? I chciałbym zostawić was dzisiaj z paroma takimi lekcjami, co jest na tutaj. Gdzie jesteś tu, to jest tu, co jest tutaj. Po pierwsze, co? Zanim sięgniesz po doskonałość, musisz przyjąć jedną bardzo ważną rzecz. Dlatego wróćmy do początku. Musisz zaakceptować, pogodzić się wręcz z tym, że nie jesteś doskonały dziś. Że potrzebujesz się udoskonalić. Potrzebujesz. Że potrzebujesz, a nie jesteś. Ale musisz się z tym pogodzić, że doskonałości potrzebujesz. I że dziś nie jesteś doskonały. Nieraz się z tym nie umiemy pogodzić, dlatego stoimy w miejscu. Stoimy w pierwszym etapie. Nie godzimy się z tym. Nie przyjmujemy, że to tak teraz jest. I może jeszcze jakiś czas będzie. Nie godząc się z tym, po prostu się załamujemy. I przestajemy potrzebować. A Jezus mówi, bądźcie doskonali. Nie mówi, dobrze, jesteście doskonali. Brawo, tak trzymać. Bądźcie doskonali. Dążcie do tego. Idźcie w tą stronę. Bo Ojciec was jest doskonały. Dzisiaj brak wielu zna doskonałości, ale ona tam jest. Z tym musisz się dzisiaj pogodzić. Właśnie z tym. Jesteś tu. Dojść musisz tam. Co się za tym kryje? Co się kryje za tym, co jest tu, a tam? Co jest tu? Jak to się nazywa? Proces. Ale nazywa się to nauka, bo Jezus kim był? On był nauczycielem. Ha? Weźmy taki przykład. Chciałbyś się kiedyś czegoś nauczyć, tak jak ja. Będę do tej gitary wracał. I zobaczyłem coś i mówię, wow. I co? I zostało na wow? Nie. Wiecie, w co wtedy wchodzę? Albo kogoś pytam i tak kiedyś było. Wiecie, ja dzisiaj jestem w takim miejscu, że ktoś powie wow. To już jest ten wow. Ale ja nie byłem w tym miejscu. Ja kiedyś byłem w miejscu, gdzie wiedziałem, że to się struny trzyma. Naprawdę. I ale chciałem grać tak jak Paweł Kantowicz. W kościele. A więc co zrobiłem? Co zrobiłem? Nie będę tam nigdy. No nie, no poszedłem do niego, tak? I mówię, nauczysz mnie? Pokażesz mi? No i pokazywał mi. Uczył. Ja słuchałem. On uczył. Ja próbowałem. I dzisiaj jestem gdzie indziej. To jest nauka. Jeżeli chcesz, musisz się uczyć. I to nie jest tak, że dziś jesteś tu, a później tam. Bo gdybyś wziął sobie właśnie taki przykład, dokładnie taki przykład, że chcesz się nauczyć czegoś prostego nawet, to i tak to wymaga dzisiaj tego, że musisz coś zrobić między tym, co chcesz, a tym, co jest. To jest nauka. Ponieważ to jest zawsze droga.
To jest zawsze droga. Do każdego z miejsc prowadzi droga. Od czegoś się zaczyna. I abyśmy zrozumieli to, co powiedział Jezus, ten efekt wow, trzeba się cofnąć. Cofnąć się do tego, co mówi chwilę wcześniej. Bo pamiętamy ten werset, to jest wow, ale czy pamiętamy, co Jezus mówił wcześniej, werset wcześniej chociaż? Ktoś pamięta, co powiedział? No nie, no bo my się zapatrujemy na ten efekt, a gubimy to, co trzeba zrobić. Szczególnie po kolei. Raz, dwa, trzy. Co Jezus powiedział wcześniej? Powiedział, ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. To są jego pierwsze słowa, które kończą właśnie się na tym wywodzie. Ja jestem droga, bo do miejsca, o którym ci powiedziałem, tym wow, prowadzi droga. Ja jestem tą drogą. Od czegoś musisz zacząć. Od czego musisz zacząć? Od Jezusa. To jest droga. Od czegoś musisz zacząć. Nigdy nie będziesz od razu tam. Bo myślę, że gdybym podszedł do gitarzysty, jakiegoś takiego właśnie wirtuoza, tak? I spytałbym się, jak się tego nauczyć, to myślę, że on by nie powiedział mi, no wiesz, budzisz się raz i masz. I tak tylko obudzę się. Tak. Bo ty dzisiaj nie umiesz, a jutro umiesz. Dzisiaj nie ma, a jutro jest wow. Wiecie co? Ja z Kankiem miałem taką historię jedną. Chciałem się nauczyć takiej piosenki, znamy ją, na kolana podam swoje i Kanek tak ją fajnie grał. No ja do niego idę, co trzeba. On mówi, no ten chwyt, ten i ten. Opanujesz będzie, to będziemy dalej. Opanowałem. Te cztery chwyty. Idę do niego, jak to grać? On mi pokazuje, ja próbuję. Zupełnie inaczej mi wychodzi niż mu. I mówię, no jak ty to robisz? A Paweł do mnie, wiesz Patryk, musisz to poczuć. A ja, no musisz to poczuć. No nic więcej nie dostałem. Naprawdę. I w żadnym chubie nie dla Kanka, bo ja dzisiaj wiem, że ja musiałem to poczuć. Ja musiałem to poczuć. Ja musiałem nad tym usiąść. Musiałem właśnie nad tym usiąść. Ponieważ kolejną prawdą, oprócz już tych dwóch, że musisz zdać sobie sprawę, że jesteś w niedoskonałym miejscu, doskonałość jest tam. Drugą, że prowadzi do tego droga. Trzecią prawdą jest to, że musisz poświęcić temu czas. Ponieważ co Jezus dalej powiedział? Wiemy, co powiedział dalej? Mówi tak. Skoro mnie znacie, poznaliście mojego Ojca. Od teraz też Go znacie. I zobaczyliście Go. Wtedy Filip wtrąca, Panie, pokaż nam Ojca. To nam wystarczy. Paweł, pokaż jak to grać. To mi wystarczy. Musisz to poczuć. Dziękuję. Pokaż nam Ojca. Wystarczy nam. Ja chcę, to będzie już ten efekt. To mi wystarczy. A Jezus mówi do nich, tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył, widzi Ojca. Tyle czasu. I wiecie, czasami musisz poświęcić jeszcze trochę więcej czasu, by zobaczyć. By naprawdę zobaczyć, że to, co mówi Paweł, jest prawdą. Musisz to poczuć. Musisz z tą gitarą siedzieć, poświęcać jej czas, zrozumieć te rzeczy osobiście, doświadczyć ich osobiście, zobaczyć je, a wtedy poczujesz, wtedy zobaczysz. Jezus się zdziwił, tyle czasu z wami jestem, tyle czasu mnie oglądacie i nic z tego nie wzięliście? Wątpicie w to, że jestem w Ojcu, tak? Jezus mówi. I zobaczcie, co Jezus mówi dalej. Bo to jest bardzo piękny przykład duchowy dla każdej sfery twojego życia. Że musisz czemuś poświęcić czas. Tak samo w twoim duchowym życiu z Panem Bogiem
musisz poświęcić Mu swój czas, jeżeli chcesz zobaczyć efekt. Im bardziej będziesz ten czas poświęcał na Boże rzeczy, na obecność Jego, na przyglądanie się Mu, badaniu, jaki jest, tym zmienisz miejsce, w którym jest Filip, na miejsce, w którym choćby był Piotr w Dziejach Apostolskich. Gdy postanowisz poświęcić czas, wszyscy dookoła biegają, a ty w wieczerniku i czekasz. Skupiasz się na nim. Poświęcasz czas, przyglądasz się, myślisz, kontemplujesz i przychodzi: tak, Paweł, to trzeba poczuć. To trzeba czuć. Trzeba czuć bluesa. Tak? I wtedy można grać to, co grał Paweł. I jeszcze dalej. Bo co dalej? Spójrzcie, co Jezus mówi dalej. Jaką kolejną prawdę ci odkrywa? I mi. Spójrzcie. Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które do was kieruję, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest obecny we mnie, dokonuje swych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeżeli to dla was za trudne, jeżeli to dzisiaj dla ciebie za trudne, to niech was przekonają choćby same dzieła, których dokonałem. Wiecie, co sprawia, że ja dzisiaj wierzę, że pewnych rzeczy mogę się na gitarze nauczyć? Wiecie co? Bo wiem, że ktoś to robi, a jest człowiekiem. Wiem, że ktoś tego dokonał, bo widzę to, że to można. Tylko jest w tym jakiś myk, by to zrobić. Jest w tym jakiś proces, by to zrobić. Jest potrzeba czas poświęcony temu, by to zrobić. Ale jest ktoś ważny, potrzebny, by to zrobić. Wiecie kto? To jest nasza czwarta lekcja. Czwarta prawda, że potrzebny jest tobie autorytet. Potrzebny jest tobie przykład, wzór. Potrzebny jest tobie odniesienie. Coś, czym możesz sprawdzać, czy jesteś w dobrym miejscu. Potrzebne ci jest autorytatywne źródło, nauczyciel. Bez niego narobisz wiele błędów. Wejdziesz w wiele złych nawyków. Wiele złych przyzwyczajeń. I a propos tej gitary, której się ciągle czepiam. Ja również bez nauczyciela narobiłem sobie takich nawyków, źle ułożonych palców na gitarze. Tak? Źle trzymanych chwytów. Do dziś muszę poprawiać błędy moich palców, które już nie chcą działać, bo już je jakoś tam przesterowałem. Bez nauczyciela. Dopiero później wiedziałem, że kciuk gdzieś tutaj trzeba, ale jak już go tu trzymają, to palce już zupełnie inaczej były. Bo bez nauczyciela, bez źródła pewnego, od którego możesz odbić, odwzorować swoje życie, swoją obecną sytuację, a jego, bardzo mocno pobłądzisz. Pogubisz się i czasami tak się pogubisz, tak zabłądzisz, tak się stanie, że myślałeś, że tak trzeba robić, no a nie wychodzi ciągle, że ci się już właśnie nie chce. Z gitarą jest podobnie. Na początku tak mi nie wychodziło, bo próbowałem sam, że gitara szła w kąt. Nie jeden z nas tu się śmieje, zna to. Ale później jednak przeszło to trochę. Próbujesz i nie próbujesz jednak tak sam. Nie myślisz mi, ja wszystko sam zrobię. Bo potrzebujesz wzoru, autorytetu, odniesienia. Bez tego twoja nauka może dzisiaj naprawdę być niedoskonała, zniechęcająca i dzisiaj tobie nie chce. Bo straciłeś autorytet i wzór, a może nigdy po niego nie sięgnąłeś w swoim życiu. Bo ciągle myślałeś, ja wiem najlepiej. Jak powinienem to zrobić? Jak powinienem moje życie prowadzić? Ja wiem najlepiej. Nikt nie wie ode mnie lepiej. Będę samoukiem. No ja byłem samoukiem, a dzisiaj pokutuję w błędach. Potrzebujesz nauczyciela. Dlatego chciałbym dzisiaj zostawić cię z ostatnim słowem, które puentuje to wszystko,
jak z tym nauczycielem dzisiaj żyć? Jak możesz dzisiaj pójść na nauki do największego mistrza mistrzów? Do nauczyciela ponad wszystko, który naprawdę obiecał ci doskonałość. Powiedział, że jest to możliwe. Pójdziesz do niego na naukę, na termin, tak jak ktoś kiedyś mówiło, to wyjdziesz mistrzem w tym, co robisz. Kto o tym mówi? Mówi o tym ktoś dalej. Przeczytajmy sobie. Nie dajcie się zwieść, to jest w Jakuba. Moi kochani bracia, całe dobro, posłuchajcie, wszystko co dobre, tak? Którym można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzi z góry od Ojca Światłości. Co powiedział wcześniej Jezus? To, co robię, to, co mówię, od kogo jest? Od kogo Jezus to przyjął? I tutaj mówi. Na kogo Jezus wskazał uczniom? Wszystko, co robię, przekazał mi Ojciec. Patrz tam. Patrz tam. Ale widzisz mnie, widzisz Go, bo ja wszystko od Niego wziąłem. A dzisiaj wydaję wam. Czyli dzisiaj patrz na mnie, równa się patrz tam. Bo wszelki dar doskonały pochodzi z góry do Ojca Światłości. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, by mieć w nas jakby pierwszy plon swojego stworzenia. Tak? I co dalej? Wiedzcie, moi kochani bracia, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. Bo gniew człowieka nie daje miejsca sprawiedliwości Bożej. Dlatego odrzućcie wszystko, co budzi odrazę, całą niepotrzebną złość. Z łagodnością, daj czas. Z łagodnością przyjmijcie zasiane w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Słuchać słowa w przeciwieństwie do wykonawcy przypomina człowieka, który przygląda się swej twarzy w lustrze, przejrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Kto natomiast wnika w doskonałe, kolejne słowo, prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina, jest twórcą dzieła. I w swym działaniu będzie on szczęśliwy, doskonały. To mówi dzisiaj tobie Jakub. Wszystko, co dobre, jest stamtąd. Jeżeli chcesz wiedzieć, co jest dobre, Jakub mówi. Zwolnij trochę. Uspokój się trochę. Pomyśl trochę. Więcej słuchaj. Nie mów. Słuchaj tego, co tu jest. Ale gdy słuchasz, idź o kolejny etap. Rób to, co tu jest. Rób to, co jest w Słowie Bożym. A Jakub, Jezus i każdy, myślę, Jego uczeń, który za Nim poszedł, powie ci to samo. Będziesz szczęśliwy. Będziesz doskonały. Będziesz bez braków. Możesz, ale czy chcesz? Czy chcesz przejść tą drogę? Po raz kolejny. Musisz uwierzyć. W to trzeba uwierzyć, Jezus powiedział. We mnie musisz uwierzyć, że to, co robiłem, to, jaki byłem, to, co nakazywałem, nie jest moje. Jest stamtąd. Wszystko jest stamtąd, co robiłem. Dosłownie wszystko. Naucz się ode mnie, że ja wszystko biorę stamtąd. Wszystko bierze stąd. Jak żyć? Co robić? Jakim być dla drugiego człowieka? Jak się zachować? Co robić, czego nie? Uwierzyć, że jak to słowo mówi, że coś jest złe, to nie jest złe dla kogoś, ale dla ciebie niekoniecznie. Ktoś nie powinien. Ja mam trochę większe prawa. Mnie się tyczy ten werset, ten fragment,
Ten się mnie nie tyczy. O, ten się znowu mnie tyczy, bo są miłości do mnie. Tak? Rozumiecie? Przyjmij całą naukę. Przyjmij to, że od czegoś musisz zacząć. Przez coś musisz przejść. Musisz nieraz się potrudzić. Nieraz dać czemuś czas. Łagodnie do tego podejść. Nie gniewać się, że nie wychodzi. Nie frustrować, że nie masz dzisiaj. Ufać. Wykonywać. Mimo, że dookoła wszyscy, gdy ty zaczniesz wykonywać, wcale nie będą z tobą wykonywać. Sam będziesz to robił. Nikt za ciebie, ani nikt z tobą prawdopodobnie w ten czas tego robić nie będzie. Wręcz przeciwnie, nieraz jeszcze to nogę poddadzą. Nieraz to powiedzą sobie tak, a radzę sam. A weź daj mi spokój. A weź ty nie bądź taki idealny. Nieraz to zrobią. Ale przejdź przez to. Posłuchaj go, nie ludzi. Nauczyciela. Go masz jako nauczyciela. Znajdź w nim autorytet. A będzie w twoim życiu lepiej. Dlaczego o tym mówię? Bo od jakiegoś dłuższego czasu to jest mój bardzo mocny autorytet. Ta księga. Co mówi, rób, robisz. Czego mówi, nie zachowuj, nie zachowujesz. Nieraz mi nie wychodzi. Nie jest tak, że jestem dziś doskonały. Nie umiem tak jak Jezus jechać po całym gryfie życia. Nie umiem. Nie umiem zawsze trafić w punkt, tak jak Jezus. Dziś jeszcze tego nie potrafię, tak jak z gitarą. Ale wiem, że trafią coraz częściej. Coraz częściej trafią w dźwięk życia. Coraz częściej nie brzęczy w moim życiu fałsz, ale brzmięczy dobra nuta. Coraz mniej bólu, coraz mniej skrzywienia, które Danka nieraz ma, gdy ja gram. Ale coraz mniej. Dlatego do tego chcę ci dzisiaj zachęcić. Właśnie do tego. Byś uwierzył przede wszystkim w pierwszy werset, który czytaliśmy. Bądź doskonały. Dąż do tego. Bo ja ci to mówię. Mówi to Jezus. A tak się stanie. W którymś momencie tak będzie. Amen.